Panie premierze, nasi koledzy i koleżanki z Europy Zachodniej zarabiają zdecydowanie więcej za tą samą pracę niż my, Polacy. Przy porównywalnych cenach za usługi i produkty, czy jest szansa, aby dogonić Europę Zachodnią i spowodować, aby Polacy mieszkający za granicą wrócili do kraju? Tak, taka szansa jest i to jest też główny cel naszych działań. Nasza wizja to właśnie taki rozwój gospodarczy, żeby doprowadził do tego, żeby Polacy zarabiali za kilkanaście lat tyle, co właśnie koleżanki i koledzy na podobnych stanowiskach w Europie Zachodniej. Trzeba tutaj przypomnieć pokrótce całą naszą historię z ostatnich 50, 150 lat. Każdy wie, że ona była bardzo trudna, że nie rozwijaliśmy się, nie mogliśmy się rozwijać tak jak Europa Zachodnia. Ale wracając do współczesności, dzisiaj pojawiła się na to szansa. Mamy plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, w którym zakładamy właśnie położenie ogromnego nacisku na innowacje, na innowacyjność. Ja ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z takim znanym youtuberem, Casey Neistatem, który opowiadał o swoich wyobrażeniach co do przyszłości. Ja mu powiedziałem o naszych, o tym, że stawiamy na nowoczesne produkty, takie jak drony, na sztuczną inteligencję, internet rzeczy. I to są te dziedziny, gdzie możemy konkurować z Zachodem, z zagranicą, bo trudno nam konkurować na przykład w tradycyjnym przemyśle samochodowym, bo nie mamy tych już naszych maluchów i dużych Fiatów. Pamięta pan maluchy i duży Fiat, duże Fiaty? Maluchy, pamiętam. Tych samochodów już nie produkujemy, a oni mają doświadczenia sięgające 100 lat. Więc szukamy tych dziedzin, gdzie jeszcze jest czyste pole do zagospodarowania. I mam nadzieję, że właśnie tam, w tych miejscach, Polacy będą mogli pokazać, że stać nas na takie wynalazki, na taką kreatywność, która przebije wręcz te możliwości naszych koleżanek i kolegów w zachodniej Europie. A to spowoduje, że rzeczywiście nasze zarobki będą przyrastać szybciej, aż w końcu, mam nadzieję, że w nie za dalekiej przyszłości ich dogonimy.